Dobry wieczór. Dzisiaj zrobimy sobie miks takiego kawałeczka, który ostatnio robiłem na poprzednim odcinku. Dokończymy sobie jego miks i zrobimy taki amatorski mastering tej produkcji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No więc przejdźmy do miksu. Dobra, myślę, że zostawimy to w takiej formie, bo już trochę męczę bułkę w tym temacie, jakbym pracował w Avitexie, więc zostawimy to tak jak jest. Zobaczmy tu jeszcze tą końcóweczkę z tymi koniami, to w końcu karę konie. Dobra, jest gitara, jak to mówią muzycy. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo żadnego nie znam. Zapiszemy to sobie w zipie, żeby nam nie uciekło. I lecimy, kurde, z masteringiem. W następnej kolejności przechodzimy do masteringu. Uruchamiamy znów FL Studio. Wchodzimy sobie w program. Ustalamy tempo, jakie nas interesuje, znaczy najlepiej produkcji, którą chcemy tutaj zmasterować, ale nie jest to konieczne, można to bez tego zrobić. Natomiast ja tak lubię mieć to zrobione, ustawione na tempo produkcji, prawda? Ale można bez tego się obejść świetnie. No i co, mamy nasze karę konie na pierwszym traku. Zapiszemy sobie w folderze master projekt o nazwie master, że dla różnorodności i zmienności, dla zróżnicowania. No i jadymy, albo jedziemy. Gdzie jest moja
najpierw sobie włączymy taki plugin, który pokazuje nam głośność, poziom głośności realnej. Który będzie kluczowy do tego, żeby kontrolować bajerkę. Teraz powinienem znaleźć najgłośniejszy moment. Uznajmy, że to będzie najgłośniejszy moment w utworze. Dobra. Teraz polecę wam taki super plugin, dawali go za darmo w zeszłym roku, w listopadzie. Isotope Ozone 9 Elements. On się składa z takich trzech mniejszych pluginów, które wchodzą w jego skład, ale jest świetny. Był przez pewien czas darmowy. Kto zdążył go pobrać, zarejestrować licencję, no to jest legalnym posiadaczem tego oprogramowania. No a kto nie zdążył, ten powinien kupić. Chociaż nie będę się wymądrzał, bo duża część mojego oprogramowania jest piracka, ale po trochu kupuję te programy, staram się jakoś to ogarnąć. Dobra, i tutaj mamy coś takiego fajnego jak Master Assistant, czyli taką sztuczną inteligencję, która nam podpowie, co powinniśmy poprawić w naszych częstotliwościach, w głośności, w obrazie stereo i ogólnie w dostosowaniu końcowej głośności do odpowiedniego poziomu. No to lecimy, kurde, tutaj. Dobra. Spróbujemy teraz jeszcze przed tym użyć kompresora. Tego się sprawi, że monotonizujemy.
Dobra, spróbujemy teraz. Dobra, nie jestem do końca pewien efektu końcowego, więc użyjemy jeszcze raz asystenta do masteringu. Zobaczymy, co nam doradzi ta sztuczna inteligencja. Tylko może tym razem dajmy na kawałku na 100% tam, gdzie jest największe jebnięcie.
dobra, według mnie będzie gitara. No i to by było na tyle. Na tym zakończymy. Dzięki, ziomeczki, że byliście ze mną. Następny odcinek w kolejny poniedziałek o 20. Weźcie coś, zasubskrybujcie, zalajkujcie, dajcie jakiegoś komenta. Co o tym sądzicie? Nawet gdyby miał to być hejt. Bardzo go cenię, jeśli będzie kreatywny. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Arrivederci.